Misją telewizji publicznej jest edukować. Czy twoim zdaniem telewizje komercyjne również realizują tego typu misje? Muszą. Nie mają wyjścia. Chociaż powiedzmy, że widzę pewną zmianę w tej edukacji telewizji publicznej. Pozostawmy to bez komentarza, chociażby dlatego, że charakter naszego dzisiejszego wydarzenia jest dość kontrowersyjny i chyba nie mieści się w ramach telewizji publicznej. Z tym, że czy telewizja komercyjna, twoim zdaniem, również edukuje? Tak, tylko zastanówmy się, w jakim kierunku, tak? Edukuję przez zabawkę, przez rozrywkę. Ja przyznam, że jestem bardziej związana z telewizją publiczną. Pracuję w tym momencie dla Polskiej Agencji Prasowej i często jestem zapraszana do śniadaniówek, do pytania na śniadanie o telewizji polskiej. Jednak sercem jestem bliżej z telewizją publiczną, ale uważam, że dla każdej stacji w tym momencie jest miejsce i dla każdej stacji znajdzie się widz. Ale jednak bliżej mojemu sercu jest telewizja publiczna właśnie. Mówisz, że telewizja komercyjna również edukuje. Czy twoim zdaniem również powinna mieć jakiś określony procent z tego abonamentu, który za chwilę będziemy wszyscy płacić? Szczerze, wiem, że praktycznie nikt nie płaci za abonament, ale no powinniśmy oddać ten symboliczny grosz, albo wszyscy, albo nikt. Wychodzę z takiego założenia, że sporym oszustwem jest to, jeśli robi to tylko odsetek ludzi, a odsetek udaje, że nie ma telewizji w domu, bo wiadomo, że praktycznie wszyscy ją mamy. Ale przechodzimy teraz też na internet, ludzie oglądają telewizję w internecie, nie mają czasu na to, żeby przed telewizorami siadać, więc jak to będzie wyglądało, tak naprawdę to zobaczymy. Czy z abonamentu, który za chwilę będziemy wszyscy płacić, twoim zdaniem również powinna telewizja komercyjna otrzymywać pewien procent? To jest bardzo ciężkie pytanie. Powiedziałabym tak, że podzielić równo wszystkim, a szczególnie tym, którzy spełniają misję, która leży w interesie ogółu społeczeństwa. Uważam, że absolutnie tak. Jeśli płacimy za telewizję, to za oglądanie wszystkich pasm, a nie tylko za oglądanie jednego pasma. Absolutnie zgadzam się z tym, tak.